Nazywam się Damian Lorek i jestem tutaj dla was. Chcę, abyście dziś się zatrzymali i skupili się również na Jezusie. Kochani, jestem ewangelistą i zwiastuję Jezusa Chrystusa, Boga żywego. Kochani, w 2015 roku narodziłem się na nowo. Moje życie diametralnie się zmieniło, bo poznałem kogoś, kto zmienił moje życie. Kochani, poznałem Jezusa Chrystusa i moje życie diametralnie się zmieniło. Ale jestem tutaj też dla was, abyście uwierzyli w moc Ewangelii, abyście uwierzyli w Jezusa, który zmartwychwstał, który umarł za wasze grzechy, poniósł każdą winę, każdą karę, każdą chorobę, przekleństwo, cierpienie, ból. On to wszystko pochłonął na krzyżu Golgoty. I ja tego doświadczyłem. Ja doświadczyłem życia. I ja przyjąłem to życie. Kochani, zacząłem prawdziwie czytać Słowo Boże, które dotknęło mojego serca. Byłem złą osobą. Byłem grzesznikiem. Ale w momencie, gdy usłyszałem słowa prawdy, które przebiły moje serce, Jezus, zrozumiałem, że Jezus wziął każdą winę i każde chorobę i przekleństwo i grzech na siebie, po to, abym ja był wolny, abym ja był zbawiony, abym miał po śmierci życie wieczne. Kochani, i gdy głębiej wchodziłem, czytając Słowo Boże, to ja dotarłem do wersetów, że zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Ja się nie musiałem starać, ale wystarczyło, że ja zawołałem ze szczerego serca do Jezusa i ja Go poznałem, bo zaprosiłem Go i On dał mi życie wieczne. I dlatego tu jestem dziś dla was, abyście się zatrzymali i zbadali swoje serce. Jak dziś funkcjonuje? Kto jest dziś w moim sercu? Czy tak naprawdę mam relację z Bogiem? Czy ja jestem pojednany z Bogiem? Chrześcijaństwo to jest relacja, kochani, relacja. Ja od 2015 roku, gdy narodziłem się na nowo, to ja mam prawdziwe relacje z Bogiem. Duch Święty mnie wypełnił i mieszka we mnie Duch Święty. I On chce zamieszkać w was. Kochani, Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna, Jezusa, po to, aby każdy z was, gdy dziś w Niego uwierzy, Bóg patrzy na serce. Jeżeli dziś zapragniesz Boga żywego, zawołaj: Jezu, ja chcę Ciebie teraz poznać. Jezu, ja chcę się teraz z Tobą spotkać. Duchu Święty, przyjdź teraz do mnie. Wypełnij mnie. Chcę doświadczyć Twojej miłości, akceptacji, bezpieczeństwa. I zabierz każdą chorobę, każdą patologię z mojego życia. Kochani, to wszystko jest dla was. Za darmo. Wystarczy tylko prosty akt wiary i decyzji. Ja podjąłem decyzję. Oddałem swoje życie Jezusowi. Dziś mam pewność zbawienia. Grzech nade mną nie panuje. Śmierć nade mną nie panuje. Choroba nade mną nie panuje. Bo uwierzyłem, że Jezus wziął wszystko na siebie, a powszechnie jak zmartwychwstał. On odkupił mnie swoją świętą krwią. On oczyścił mnie swoją świętą krwią. I to jest dla ciebie. Otwórz dziś serce, Duchu Święty. Docieraj teraz do ludzi, którzy się otwarli na to słowo. Dziękuję ci, Duchu Święty, że ty docierasz teraz do tych ludzi, że otwierasz ich. Halleluja! Jeżeli chorujesz i jesteś zniewolony czymkolwiek, to podejdź, pomodlimy się o ciebie. Za darmo. Amen.